Dzień, który Heniś poznał? Komiks! Cześć, Komiksie! Cześć, Henisiu! Jak się dziś czujesz, Komiksie? Fantastycznie, dziękuję ci! Czuję, że jestem najszczęśliwszym komiksem na świecie! Wokół mnie jest tyle cudownych zabawek! Znakomitych plakatów i kolorowych komiksów! Cześć, Henisiu! Cześć wam wszystkim! Komiksie, co to właściwie jest komiks? Komiks to taka krótka historyjka obrazkowa, Henisiu. Na każdej stronie znajduje się wiele rysunków, a każdy z nich jest osobnym kadrem. Zaś wszystkie stanowią opowieść. Rety, to niesamowite, Komiksie! O czym są te historyjki? Sprawdźmy! Ten komiks jest o kosmicie, który awaryjnie ląduje w czyimś ogródku. O, ten jest straszny, o nawiedzonym domu. A ten jest o pewnym kowboju na dzikim zachodzie. Icha! A o czym jest twoja historyjka? Moja historyjka jest o superbohaterze, który ratuje miasto przed atakiem ogromnego, straszliwego robota. Czy superbohater je uratował? Widzisz, Henisiu, z tym jest pewien kłopot. Kiedy mnie drukowano, wkradł się błąd i moje ostatnie strony są puste. Więc nie mam pojęcia, jak to się skończyło. Gdyby tylko był tu jakiś superbohater, który uratowałby miasto i zakończył tę historyjkę. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Komiksie. Mogę zostać super Henisiem. A ty byłbyś moim zaufanym pomocnikiem, Komiks Chłopcem. I razem możemy zakończyć tę historyjkę. To doskonały pomysł, super Henisiu. Chwileczkę. Mój super Henisiowy słuch coś mi podpowiada. Co takiego, super Henisiu? Odpowiada mi, że ktoś mnie wzywa, żebym mu pomógł. Więc na co jeszcze czekamy? Lećmy! Super Henis i Komiks Chłopiec na ratunek! Ha! Dziękujemy, super Henisiu! Nie ma za co auta! Dzięki, super Henisiu! Nie ma za co kontenerowcu! Dzięki, super Henisiu! Nie ma za co, dmuchany zamku! Brawo, super Henisiu! Świetnie się spisałeś! Dzięki tobie całe miasto jest bezpieczne i zadowolone! To chlebuś z masłem dla super Henisia! Ale... o czym mówiłeś wcześniej? Czy to był... Ogromny, straszliwy robot! Chłopcze! I co teraz zrobimy? Podpowiedz! Nie pokonam tak ogromnego, straszliwego robota jak on! Widzisz, super Henisiu, zazwyczaj w komiksach superbohaterowie ratują sytuację za pomocą swojej super, kuper, ekstra wyjątkowej mocy! A co jest moją super, kuper, ekstra wyjątkową mocą? Powinniśmy się razem nad tym zastanowić. To pewnie coś, w czym jesteś bardzo dobry. Niezła myśl, Komiks Chłopcze, ale w czym jestem bardzo dobry? Wydaje mi się, że jesteś bardzo dobry w nawiązywaniu przyjaźni. To jest to! Moja super, kuper, wyjątkowa moc! Zaczekaj, Komiks Chłopcze, zaraz wrócę i to migiem! Powodzenia, super Henisiu! O, wybacz, panie ogromny, straszliwy robocie... Nie zamierzałem panu przeszkadzać, ale tak pomyślałem... może potrzebuje pan przyjaciela? Tak! Hurra! Udało ci się, super Henisiu! Uratowałeś miasto! Robot wcale nie chciał zniszczyć miasta, Komiks Chłopcze. Tylko starał się z kimś zaprzyjaźnić. Wygląda na to, że biedak w końcu znalazł super, kuper, ekstra wyjątkowego przyjaciela. Dzień, w którym Henis poznał komiks i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henis poznał komiks, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Komiksie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. Dziękuję za pomoc w zakończeniu komiksu i uratowanie miasta. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Tęczę.
drogi Henisiu. Jak się dziś miewasz, Tęczo? Jak zwykle fantastycznie. Bardzo lubię pojawiać się na szarym, pochmurnym niebie i ubarwiać je. Tęczo, skąd się wzięłaś? Jeszcze przed chwilą cię nie było. Czy to czary? Nie, to nie czary, Henisiu. Po burzy, gdy jeszcze pada deszcz, ale przez jego krople już prześwituje słońce, zjawiam się ja, Tęcza. Jej, to niesamowite, Tęczo. Do tego jesteś taka kolorowa, a pomarańczowy to mój ulubiony. O, serio? Też go lubię. To taki ciepły, przyjemny kolor. O, ale muszę przyznać, że bardzo lubię też zielony. O, i podoba mi się czerwony, i żółty, i fioletowy, i niebieski. Zapomniałabym o granatowym. W zasadzie mogę powiedzieć, że uwielbiam wszystkie kolory tęczy. Ja też lubię wszystkie, ale skoro to nie czary, czy to znaczy, że na twoim końcu nie ma garnca złota? O, tego nie wiem, Henisiu. Też chciałabym się dowiedzieć, lecz tylko skrzat wie, jak odnaleźć garniec złota. Gdyby tylko był tu jakiś skrzat. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Tęczo. Mogę zostać skrzatem i wtedy mógłbym odnaleźć garniec złota na twoim drugim końcu. O, to doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Tęczo. Zdaje mi się, że garniec złota jest tam, za lasem. Myślę, że dobrze ci się zdaje. O, ale to bardzo daleko. Poproszę jednorożca, żeby mi pomógł. Dobra myśl, chłopcze. Cześć, jednorożcu. Jak ci leci, Henisiu? Nie narzekam, dziękuję, jednorożcu. Tak się zastanawiam, czy nie przewiózłbyś mnie przez las na drugą stronę tęczy? Masz na myśli bajkowy las? Z przyjemnością. Wskakuj, mały. Powodzenia, Henisiu, i pamiętaj o bezpieczeństwie. Spokojnie, Tęczo. Pod kapeluszem mam toczek. Patataj, patataj. Pojedziemy w cudny kraj. Cześć, trolu. Cześć, Henisiu. Cześć, ludziku z piernika. Cześć, Henisiu. Cześć, świnki trzy. Cześć, Henisiu. O nie! To ślepy zaułek! O, nie poddawaj się, drogi Henisiu! Jesteś już blisko! Może pomóc? O, cześć, fasolko! Bo ja, Henisiu, nie jestem zwykłą fasolą. Jesteś szparagowa, wielokwiatowa, a może jesteś skaczącą meksykańską fasolą? Dużo lepiej, Henisiu. Jestem magiczną fasolą. Jeżeli zasadzisz mnie w ziemi, to zobaczysz moją magiczną moc. Wow! Hop, hop, w górę! O, masz, Henisiu, do pokonania kawał łodygi. Jeśli wdrapię się na szczyt, to chyba będę w stanie zobaczyć koniec tęczy, a może nawet garniec złota. Tylko błagam, Henisiu, bądź ostrożny. Będę, Tęczo. Będę. Powodzenia! Dziękuję, jednorożcu. Szczycie łodygi, już nadchodzę! Jestem, Tęczo. Udało mi się zdobyć szczyt łodygi. O, widzę go! Widzę garniec złota! Cześć, Henisiu! Cześć, garncu złota! O, udało ci się, ale masz kłopot. Nie wiem, jak się dostaniesz do garnca. Teraz ty musisz mi pomóc. Gotowy czy nie? Już jadę! Juhu! Gratuluję, Henisiu, udało się! Znalazłeś garniec pełen złota! Dziękuję, Tęczo. Kto ma ochotę na złote dukaty z czekolady? Ja! Dzień, w którym Henisiu poznał tęczę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Tęczo, muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, drogi Henisiu. I dziękuję, że podzieliłeś się czekoladowymi dukatami. Nie ma za co. Miłego dnia. O, pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisiu poznał piłeczkę golfową. Hehehe.
Dzień dobry, Piłeczko. Cześć, Henisiu. Co słychać, Piłeczko golfowa? Jak zwykle dużo dobrego. Uwielbiam spędzać czas na polu do minigolfa. Mogę trochę się pobujać na równoważni. Powyglądać z wiatraka. I podbijać się. By w końcu doturlać się do dołka. Ale tu dobrze. Jej, to niesamowite. Chyba nie ma nic lepszego od mieszkania na polu do minigolfa. Jest, Henisiu. Ale mam jedno marzenie, lecz ono nigdy się nie spełni. Jakie, Piłeczko golfowa? Spacer po plaży? Pieczenie ciasta? Jedzenie serowych krakersów na księżycu? Marzę o czymś innym. Zawsze chciałam zagrać w prawdziwym turnieju golfowym. Takim, jakie pokazują w telewizji? Właśnie w takim. Och, gdyby zawodowy golfista zechciał mi pomóc. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Piłeczko. Mogę zostać zawodowym golfistą i wtedy razem weźmiemy udział w turnieju golfowym. Doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Piłeczko. Zacznijmy od podstaw. Potrzebne nam są kije do golfa. Ktoś potrzebuje kijów do golfa? Owszem, torbo golfowa. Jaki kij jest ci potrzebny, Henisiu? Mam tu pitching wedge. Odbijam piłeczkę wysoko w górę. Mam puter? Ja jestem dobry w popychaniu piłeczki po trawie. A to ostatni, lecz nie mniej ważny driver. Ja umiem odbijać piłeczkę bardzo daleko, Henisiu. Więc ciebie użyję pierwszego, driverze. Och, nie zapomnij o mnie, Henisiu. Beze mnie nie wybijesz piłeczki. Gra polega na tym, żebym trafiła z te do dołka za pomocą jak najmniejszej liczby uderzeń. Dziękuję, Piłeczko. To do dzieła! I ja! Świetne uderzenie. Teraz wskakuj. Zapnij pas, a ja zajmę się resztą. Dzięki, wózku golfowy. Czy wszyscy gotowi? Jedziemy! Cześć, Fairway! Cześć, Henisiu! Cześć, Bunkrze! Cześć, Henisiu! Cześć, Ptaszku! Cześć, Orle! Cześć, Albatrosie! I ja! Cześć, Henisiu! Świetnie nam idzie! Jeszcze jedno takie uderzenie, Henisiu, i trafimy na green. Tutaj, Henisiu! Ale uważaj! Od zachodu nadciągają ciemne chmury. Spokojnie, Piłeczko. Dam sobie radę. Poproszę pitching wedge. Proszę, Henisiu. Dziękuję, Torbo. Uwaga, Green. Piłka do dołka. I ja! Co za uderzenie, Henisiu. Leci prosto na Green. O nie! Wiatr zdmuchnął moją piłeczkę do lasu. Co teraz zrobimy, Henisiu? Wylądowałam w najtrudniejszym miejscu na całym polu. Nigdy nie uda mi się stąd wydostać. Nie martw się, Piłeczko. Chyba mam pomysł. Poproszę puter. Powodzenia, Henisiu! Trzymajcie kciuki. Doskonałe uderzenie, Henisiu. Nie tylko trafiłam na green, ale udało się także zaliczyć dołek. Wielkie brawa! Dziękuję, piłeczko golfowa. A teraz, kto ma ochotę zagrać ze mną w minigolfa? Dzień, w którym Henisiu poznał piłeczkę golfową i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał piłeczkę golfową, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Woła Piłeczko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi zagrać w turnieju golfowym. Nie mam za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Płótno malarskie. Płótno malarskie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz?
Jak zwykle świetnie. Jestem taki radosny, że mogę mieszkać w galerii sztuki w otoczeniu najwybitniejszych dzieł, jakie stworzono na świecie. Rety, jaki wielki zbiór obrazów! W tej sali wiszą tradycyjne obrazy olejne, portret, krajobraz i martwa natura. Cześć, Henisiu! A to są przykłady sztuki nowoczesnej. Abstrakcja i pop art. Cześć, Henisiu! Cześć, obrazy! Płótno, to jest niezwykle ciekawe. Nie wiedziałem, że jest aż tyle rodzajów malarstwa. Ale jak to się stało, że mieszkasz tu, a nie wisisz na ścianie jak twoi przyjaciele? Och, spójrz na mnie, Elryś. Jestem zupełnie czyste, nudne, bez życia, pozbawione koloru i zmysłu artystycznego. Nie ma żadnego powodu, żeby mnie powiesić w galerii. Gdyby był tu jakiś artysta, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, Płótno. Mogę zostać malarzem i razem spróbujemy stworzyć dzieło sztuki. Doskonały pomysł, Elryś. Od czego zacząć? Co najpierw? Będziemy potrzebowali farb. Cześć, Henisiu, jestem czerwona. Ja niebieska, a ja żółta. Razem tworzymy... Kolory podstawowe! Kolory podstawowe? To brzmi bardzo poważnie, prawda? Bo tak jest, Elryś. Mieszając kolory podstawowe, można stworzyć wiele innych kolorów. Czerwony z żółtym daje... Pomarańcz! Żółty z niebieskim daje nam... Zieleń! Niebieski i czerwony dają... To jak czary! Teraz mamy dużo kolorów. Muszę jeszcze tylko zdecydować, co namaluję. Co byś powiedział na autoportret? Autoportret? Co to takiego? Malując autoportret, uwieczniasz samego siebie. Mam doskonały pomysł, Płótno. To zacznijmy malować! Cześć, Pędzlu! Cześć, Henisiu! Cześć, Sztalugo! Cześć, Henisiu! Cześć, Słoiku z wodą! Cześć, Henisiu! Ostatnie patnięcie i gotowe! Co ty na to? Pięknie, Henryś! Naprawdę najlepszy autoportret, jaki widziałam! Ale chyba czegoś tu brakuje. Powiedz, czego brakuje. Każde dzieło sztuki powinno zostać podpisane. Dzięki temu wszyscy będą wiedzieli, kto je namalował. Podpisz się! Robi się, Płótno! Robi się! Uważaj, Elryś! Wow! Mało brakowało, Płótno! Płótno? O nie! Strasznie cię przepraszam! Zniszczyłem cię! Zniszczyłeś? Wprost przeciwnie, Elryś! Wyglądał wspaniale! Te kolory, ta faktura, witalność, perfekcja! Twój obraz to jest... To jest dzieło sztuki! Dzieło sztuki? Nie przypuszczałem! Znam się na tym, Elryś! W takim razie pozostaje mi do zrobienia jedna rzecz. Jeszcze odrobinę w lewo... Tak, może być. I co o tym myślisz? Czuję się tu fantastycznie. Ale nie zapomniałeś o czymś? O, oczywiście. Muszę się podpisać. Jej! Dzień, w którym Henisz poznał płótno malarskie i ze wszystkimi śmiał się głos. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że dzięki tobie jestem teraz pięknym dziełem sztuki. Nie ma za co. Miłego dnia. Au revoir, Elryś. Papa, już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Kociołek. Cześć, kociołek.
kociołku. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Potwornie dobrze, Henisiu. Ponieważ dziś jest mój najbardziej ulubiony dzień. To Halloween! Ha, 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 ha! Ja też bardzo lubię Halloween. A najbardziej rozwieszać różne straszne dekoracje. Cześć, straszne dekoracje. Cześć, Henisiu! Ho, ho, ho! Przestrasznie, Henisiu! Czy przygotowałeś się już na cukierki i psikusy? Oczywiście, kociołku! Lubię cukierki i psikusy! O, zapomniałbym! Przygotowałem dla ciebie słodycze! Dziękuję, Henisiu! Na pewno fajnie być kociołkiem w czasie Halloween. Jeszcze jak, Henisiu, ale zamiast przechowywać cukierki, chociaż raz chciałbym stać się prawdziwym kotłem i uważyć fantastyczne, magiczne zaklęcie. To dlaczego nie spróbujesz? W końcu mamy Halloween. Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał, ale tylko czarodziej wie, jak przygotować fantastyczne, magiczne zaklęcie. O, gdyby był tu jakiś czarodziej. Wiesz, chyba wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać czarodziejem i wtedy razem przygotujemy magiczne zaklęcie. To doskonały pomysł, Henisiu. Dzięki, kociołku. Żeby przygotować magiczne zaklęcie, najpierw przeczytajmy Księgę Zaklęć. Księga Zaklęć do usług? Cześć, Księgo Zaklęć. Kociołek i ja chcemy przygotować nasze pierwsze w życiu magiczne zaklęcie. Pomożesz nam? Oczywiście, że tak, Henisiu. O jakie zaklęcie wam chodzi? Mam zaklęcie na unoszenie się na wodzie, na niewidzialność, na kurczenie się. Ja przede wszystkim lubię się bawić. A ja lubię Halloween. To może zaklęcie na zabawę halloweenową. O co chodzi, Księgo Zaklęć? Zaklęcie na zabawę halloweenową jest najtrudniejsze. Naprawdę? O tak, Henisiu. Żeby rzucić to zaklęcie, trzeba schwytać odór beknięcia wiedźmy, zdobyć przepocone skarpetki wilkołaka i wykręcić śrubę z kręgosłupa szyjnego Frankensteina. Nie martw się, Księgo Zaklęć. Wspólnymi siłami na pewno się nam uda. Na co czekamy? Do dzieła! Cześć, wiedźmo! Czy możemy schwytać twoje beknięcie? Oczywiście, Henisiu! O, przepraszam! Przepraszam, panie wilkołaku. Pożyczy nam pan swoje skarpetki? Oczywiście, Henisiu! Cześć, panie Frankensteinie! Czy możemy wykręcić śrubę z pańskiego kręgosłupa? Oczywiście, chłopcze! Proszę uprzejmie! Gratuluję, Henisiu. Udało się zebrać wszystko z listy. Już za chwilę uważymy zaklęcie. Ha, 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 ha! Dzięki, kociołku. Przystąpmy do próby. Jestem gotowy. Zaczynaj. Dobrze, kociołku. Beknięcie wiedźmy, skarpetki wilkołaka i śruba z kręgosłupa Frankensteina. Zabawa niech będzie fajna. Ta zabawa halloweenowa wcale nie jest zabawna, prawda, Henisiu? Wydaje mi się, że zaklęcie nie zadziałało. Księgo Zaklęć, na pewno o niczym nie zapomniałaś? Pozwól mi sprawdzić, ale jestem niemądra. Nie zajrzałam na ostatnią stronę, gdzie jest napisane o kapeluszu czarodzieja. Takim szpiczastym? Ciekawe, skąd go wziąć? Może poszukałbyś na swojej głowie, Henisiu? No tak, oczywiście. Dziękuję, kociołku. Spróbujmy jeszcze raz. Beknięcie, śruba, skarpetki i kapelusz. Niech zabawa halloweenowa zacznie się już! Wielkie brawa, Henisiu! Udało się! Dziękuję, kociołku! Udanej zabawy halloweenowej! Dzień, w którym Henis poznał kociołek i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henis poznał kociołek, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Woła, kociołku. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dzięki za pomoc w przygotowaniu mojego pierwszego zaklęcia. Nie ma za co. Udanego Halloween. Pa, pa, Henisiu. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Kule do kręgli. Kulo do kręgli. Cześć, Henisiu. Jak ty się dzisiaj miewasz?
O, nie narzekam, Henisiu. Cieszę się kolejnym relaksującym dniem na strychu wśród moich starych przyjaciół. Cześć, Henisiu! Cześć, przyjaciele. Życie na strychu musi być jak wspaniała przygoda. Słuszna uwaga. Jest tu tyle do zrobienia, że nigdy nam się nie nudzi. Czasami chodzimy na długie spacery po strychu. O, cudownie. Potem karmimy kaczki. Cześć, gumowe kaczki. Kła, kła. Wieczorkiem grzejemy się przy miłym cieple ogniska i opowiadamy historię o starych, dobrych czasach. Te dzisiejsze parasolki nie wiedzą, jakie mają lekkie życie. Za moich czasów krople deszczu były większe. O, to jeszcze nic. Za moich czasów, jak pamiętam, zimy były tak mroźne, że aż czas zamarzał. O, ja pamiętam, jak byłem nową kulą do kręgli, to wygrałem więcej trofeów niż zjadłem ciepłych obiadów, ale jednego nigdy nie zdobyłem. Super Cooper najlepszego trofeum w całym wszechświecie trofeów. Dlaczego kulo do kręgli? Jeden kręgiel, Henisiu. Nie udało mi się strącić ostatniego kręgla. Och, gdyby był tu kręglarz, z którym mógłbym wreszcie zdobyć to trofeum. Chyba wpadłem na świetny pomysł, kulo do kręgli. Mógłbym zostać kręglarzem. Wtedy moglibyśmy razem wygrać Super Cooper najlepsze trofeum w całym wszechświecie trofeów. To doskonały pomysł, Henisiu. Bim bom. Uwaga, za chwilę początek gry. Pierwsi na liście Heniś i kula. Bim bom. To my, Henisiu. Podano nasze imiona. Nie możemy się spóźnić. Dobrze, kulo do kręgli. To chodźmy! Kulo do kręgli, chyba powinienem wspomnieć o tym wcześniej, ale ja w zasadzie nigdy wcześniej nie grałem w kręgle. Nie ma sprawy, Henisiu. Wystarczy chwycić mnie trzema palcami, używając tych dziurek. Następnie podejść do linii, ugiąć kolana i rzucić mnie na tor tak, żebym strącił jak najwięcej kręgli. O, ale uważaj, jestem bardzo ciężki. Dobrze, kulo do kręgli. Zaczynamy! O, moje gratulacje, Henisiu. Mamy strajka. Strąciłeś wszystkie kręgle w pierwszym rzucie. To świetnie. Czy to znaczy, że już wygraliśmy? Nie tak szybko, Henisiu. Musimy jeszcze wykonać wiele rzutów. W takim razie nie ma czasu do stracenia. Grajmy dalej. Torze do kręgli, jesteś gotowy? Gotowy, Henisiu. Dziękuję, podajniku kul. Nie ma za co, Henisiu. Kręgle gotowe? Gotowe, Henisiu. Świetnie ci idzie, Henisiu. Musimy jeszcze tylko strącić ostatnie 10 kręgli i wygramy trofeum. Spokojnie, Henisiu. Mamy na to 2 rzuty. Dobrze, kulo do kręgli. To do dzieła! O nie, Henisiu, nie strąciłem jednego kręgla. Nie denerwuj się, kulo do kręgli. Przecież został nam jeszcze jeden rzut. Wiem, Henisiu, ale kiedy zostaje ostatni kręgiel, tak strasznie się denerwuję, że zawsze chybiam. Zdaj się na mnie, kulo do kręgli. Wow! Fiu, mało brakowało, upadłbym. Udało się, Henisiu! Strąciliśmy wszystkie kręgle, a to oznacza, że wygraliśmy Super Cooper najlepsze trofeum w całym wszechświecie trofeów. Zgadza się, kulo do kręgli, ale najlepsze jest to, że świetnie się bawiliśmy. Kto chce zagrać jeszcze raz? Ja! Dzień, w którym Heniś poznał kulę do kręgli i ze wszystkimi śmiał się w głos. Mnie woła kulo do kręgli. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję, że pomogłeś mi wygrać Super Cooper najlepsze trofeum w całym wszechświecie trofeów. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Heniś poznał. Kość dinozaura. Kości dinozaura. Cześć, Henisiu. Jak ty się dzisiaj miewasz?
Nie mogę narzekać, Henisiu. Uwielbiam mieszkać w muzeum wśród tych wszystkich najwspanialszych skamielin. Cześć, Henisiu! Cześć, skamieliny! Kości dinozaura. Czym dokładnie są skamieliny? Widzisz, Henisiu, to szczątki dawnych zwierząt lub roślin, zachowane w skałach od milionów lat. I jak te skamieniałe szkielety. Witajcie, skamieniałe szkielety. Cześć, Henisiu. Jak te skamieliny trafiają do muzeum? Dzięki specjalnym uczonym, którzy nazywają się paleontolodzy. Paleontolog szuka skamielin, wykopuje je i przywozi do muzeum. Tu dowiadujemy się o nich więcej. Jak na przykład o tym niezwykle delikatnym dinozaurze. Jaju! O nie, coś ty zrobiła! Co teraz będzie, Henisiu? Gdyby tu był paleontolog, cofnąłby się w czasie i pomógł znaleźć inne jajo dinozaura. Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiesz? Mogę zostać paleontologiem i razem cofniemy się w czasie po to, żeby znaleźć jajo dinozaura. To doskonały pomysł, Henisiu! Dobrze, ale od czego zaczniemy? Skoro szukamy jaja dinozaura, to najpierw powinniśmy znaleźć dinozaura. Słusznie, Henisiu, ale gdzie znajdziemy dinozaura? Nie bój się, Henisiu, to tylko brontozaur. Jest roślinożerny. A co to znaczy? To znaczy, chłopcze, że nie jem mięsa, tylko rośliny. A czy przypadkiem nie widziałeś gdzieś w okolicy jaja dinozaura? Niestety nie widziałem, Henisiu. O, ale chyba wiem, jak wam pomóc. Jej! Dziękujemy, brontozaurze. Stąd dobrze widać całą okolicę. Ale obszar jest ogromny. Będziemy szukać jaja dinozaura przez cały dzień. Więc weźmy się do pracy od razu. Do dzieła! Powodzenia, Henisiu! Dzięki, brontozaurze! Cześć, triceratopsie! Czy widziałeś dziś może jaja dinozaura? Niestety, chłopcze, nie widziałem. Przez cały dzień zbieram owoce. Chcecie sałatki owocowej? Cześć, pterodaktylico. Czy widziałeś może w okolicy jakieś jaja dinozaura? Żałuję, Henisiu, ale nie. Przez cały dzień przygotowuję swoje dzieci do pierwszej lekcji latania. Proszę za mną! Cześć, ankylozaurusie. Czy widziałeś w okolicy jakieś jaja dinozaura? Przykro mi, Henisiu, nie widziałem. Cały dzień trenuję zamach. Uwaga! Przeszukaliśmy całą okolicę i nie znaleźliśmy żadnego jaja dinozaura. Nie martw się, przyjaciółko. Odpocznijmy chwilę na tych kamieniach i obmyślmy nowy plan. Henisiu, to nie jest kamień, to jest jajo dinozaura! Nareszcie nam się powiodło! I poszło nam dosyć szybko, biorąc pod uwagę, że cofnęliśmy się w czasie aż 65 milionów lat. W nogi! Papa, ankylozaurze! Papa! Papa, pterodaktylice! Papa, triceratopsie! Papa! O nie, Henisiu, to ślepy zaułek, mamy kłopoty! Proszę, nie pożeraj nas, wielki dinozaurze! Mama! Tu jesteś, mały, słodki tyraniku! Nic ci się nie stało, tak się martwiłam. Tyranozaurzyca nie miała zamiaru nas pożreć. Ona tylko chciała odzyskać swoje dziecko. Przepraszam panią. A na drugi raz nigdy nie dotykaj niewyklutego jaja. Dobrze, proszę pani. Obiecuję, że już nie będę. Poza tym, jak na jeden dzień wystarczy mi przygód. Dzień, w którym Heniś poznał kość dinozaura i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał kość dinozaura, znał z przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła kości dinozaura. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dzięki za pomoc w znalezieniu jaja dinozaura. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu! Pa, pa! Już idę, mamo! Dzień, który Heniś poznał? Gąsienicę! Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem... Cześć, gąsienico! Cześć, Henisiu! Sześć... Jak się miewasz, gąsienico? Pięć, cztery,
Jak zwykle bardzo dobrze. Spędzam kolejny ładny dzień w ogrodzie pełnym przepysznych liści. Gąsienico? Tak, Henisiu? Czemu odliczasz od tyłu? Bawię się z bratem w chowanego. On się chowa, a ja szukam. Ale on nie ma szans. 3, 2, 1. Uwaga, szukam! Może schował się w tym kwiatku? Przepraszam, zbieram nektar! A może pod kamieniem? O, cześć, gąsienico. Idę, o tam! Może za tym żukiem? Za mną raczej nic nie ma! Nigdzie go nie ma. Chyba trudniej będzie go znaleźć, niż myślałam. Ja też bardzo lubię się bawić w chowanego. Jak chcesz, to ci pomogę. Dzięki za dobre chęci, ale ty jesteś zbyt duży. Niechcący mógłbyś kogoś rozdeptać. O, gdybyś był taki mały jak my, owady, to byś mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, gąsienico. Mógłbym skurczyć się do rozmiarów owada i razem poszukalibyśmy twojego brata. To naprawdę świetny pomysł, Henisiu. Dziękuję, gąsienico. To zacznijmy szukać. Dzień dobry, pająku. Cześć, Henisiu. Cześć, gąsienico. Przyszliście przyłączyć się do moich porannych ćwiczeń? Chętnie, ale nie dzisiaj, pająku. Bo teraz właśnie bawimy się w chowanego. Szukamy brata gąsienicy. Widziałeś go? Jest zielony, jak ja. Ma wiele nóg, jak ja. O, i uwielbia jeść liście. Jak ja. Niestety nie widziałem go, ale dużo dobrych kryjówek jest. O, tam. Super. Dzięki, pająku. Pa. Tam też jest dużo dobrych kryjówek. O. I tam też. I tam. I tam też. O, zajrzyjcie też tam. Tak sobie myślę, że mógł się schować wszędzie. O nie, Henisiu, pająk ma rację. Mój brat może być wszędzie. Co mamy robić? Nie martw się, gąsienico. Jak się postaramy, to na pewno go znajdziemy. Wystarczy tylko rozglądać się za czymś, co jest zielone, ma wiele nóg i uwielbia jeść liście. Spójrz, tam jest coś zielonego. O, to tylko mszyca. Cześć, Henisiu. Patrz, tu idzie coś, co ma bardzo, bardzo dużo nóg. O... To tylko krocionuk. Cześć, Henisiu! Czekaj, chyba słyszę, jak ktoś przeżuwa liście. O, to tylko ślimak. Cześć, Henisiu! Nie mamy dzisiaj szczęścia. Przegrywamy, Henisiu. Do tego zbiera się na burzę. Zaraz spadnie deszcz. Nie martw się, gąsienico. Trochę deszczu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Chyba, że jest się małym jak owad. W nogi! Mama! Gąsienico, gdzie byłaś cały dzień? Bawiliśmy się w chowanego. Szukamy... Twojego brata? No właśnie. I nigdzie nie możemy go znaleźć, motyla mamo. Jest bliżej niż myślicie. Dokładnie wisi tuż nad wami. Wow! Henisiu, on zmienił się w poczwarkę. Nic dziwnego, że nie mogliśmy go znaleźć. Co to jest poczwarka? Widzisz, Henisiu, przepoczwarzenie to już ostatni etap rozwoju owada, bo gdy gąsienica naje się dosyta, przepoczwarza się w larwę, by po 10-15 dniach przeobrazić się w motyla. Rety, niesamowite! Gąsienico, to znaczy, że ty też niedługo zamienisz się w motyla. Wiem, Henisiu, i nie mogę się doczekać. W takim razie lepiej idź spać, bo im szybciej zaśniesz... tym szybciej obudzisz się jako motyl. Yeah! Dzień, w którym Henisz poznał gąsienicę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał gąsienicę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, gąsienico, albo raczej motylu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki, że pomogłeś mi znaleźć brata. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, 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 Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... Holownik! Cześć, holownik.
Heniku. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Doskonale, Henisiu. Dziękuję. Lubię być holownikiem i przenosić wielkie rzeczy za pomocą dźwigu. Gdy widzę auto, które się zepsuło lub ugrzęzło w błocie, nie mogę się powstrzymać i pomagam. Wygląda na to, że jesteś zapracowany, holowniku. Pełno tu starych, zepsutych samochodów. Cześć, Henisiu. Tak, bo wczoraj zaczęły się zawody monster trucków. Ścigały się i rozbijały się tak, że nie nadążałem ich odholowywać. Gotowy czy nie, nadjeżdżam! Niewiele brakowało. Lubię moją pracę, ale marzy mi się, żeby pewnego dnia być jak monster truck. Dobrze się bawić, ścigać się, rozbijać inne samochody, przejeżdżać przez bagna zamiast holować i sprzątać ten cały bałagan. Sądzę, że byłbyś wspaniałym monster truckiem. Serio? Bardzo ci dziękuję, Henisiu, ale... spójrz na mnie, mój silnik jest wolny jak żółw. Karoseria zardzewiała jak stary gwóźdź, a koła? Rowerki dla najmłodszych dzieci mają większe. Z takim wyglądem daleko mi do monster trucka. Gdyby był tu jakiś mechanik, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, holowniku. Mogę zostać mechanikiem i razem przygotujemy cię do zawodów w klasie monster trucków. Nareszcie, to doskonały pomysł, Henisiu. Dzięki, holowniku. Zacznijmy od podstaw. Musimy cię podnieść i wymienić ci koła. Zostaw to mnie, Henisiu. Mogę podnieść wszystko bez względu na rozmiar. Dzięki, podnośniku. Wkrętarko, teraz twoja kolej. Oczywiście, Henisiu. Dziękuję wam. To była dobra robota. Jeszcze nie skończyliśmy. Chodźcie tu do mnie. Bierzmy się do pracy. Cześć, specjalne koło. Cześć, Henisiu. Cześć, supermocny silniku. Cześć, Henisiu. Cześć, kolorowe spraye. Cześć, Henisiu. Henisiu, rzeczywiście wyglądam jak najprawdziwszy monster truck. Nie wiem, jak ci dziękować. Drobiazg, holowniku. A teraz czas na wyścig. Do biegu. Powodzenia, holowniku. Gotowi. Niechaj wygra najlepszy. Start, jedź, jedź. Jak mi idzie, Henisiu? Dobrze, holowniku, ale uważaj. Przed tobą duża przeszkoda. Dzięki, Henisiu! Dobra robota, holowniku. Teraz czas na bagno. Zrozumiałem, Henisiu. Do dzieła! Już myślałem, że się nie wygrzebię. Tracę moc. Chyba zalałem silnik. Wytrzymaj, holowniku. To już ostatnia prosta. I spójrz, monster truck ugrzązł w błocie. Twoje szanse rosną. Monster truck ugrzązł w błocie? Ratunku! O nie, Henisiu, co robić? Gdybym miał dźwig, mógłbym go bezpiecznie wyciągnąć z bagna. Chwileczkę, holowniku. Chyba mam pomysł. No i gotowe. Co ty na to? Pierwszorzędny pomysł. Spokojnie, monster trucku, wyciągniemy cię. Dzięki, holowniku. Hurra! Brawo, holowniku. Wygrałeś wyścig. Dziękuję, Henisiu. Fajnie było wygrać wyścig jako monster truck, ale chyba, wiesz, wydaje mi się, że wolę pracę holownika i pomaganie innym. O, Henisiu, mogę zachować na masce ten rysunek? Oczywiście, holowniku. Zwłaszcza, że wyglądasz teraz odlotowo. Dzień, w którym Henis poznał holownik i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henis poznał holownik, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, holowniku. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi być monster truckiem. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Szczoteczkę do zębów. Cześć, szczoteczko.
mleczko do zębów. Cześć, Henisiu. Jak się dziś miewasz? Wspaniale, Henisiu. Albowiem kolejny lśniąco czysty dzień w łazience chyli się ku końcowi. Czy przyszedłeś umyć ząbki przed snem? Tak, szczoteczko. Zjadłem kolację, sprzątnąłem pokój, włożyłem piżamę, a teraz umyję ząbki. Pięknie. Zabierzmy się do dzieła. Pasto do zębów, możemy cię prosić? Służę, Henisiu. Dziękuję, pasto do zębów. Ilekroć coś jemy lub pijemy, drobniutkie kawałeczki pożywienia dostają się między zęby, dlatego trzeba pamiętać, by starannie je wyszczotkować. I górę, i dół, inaczej narazimy zęby na psucie się. Słusznie, szczoteczko. Umyłem. Sprawdź, czy dobrze. O, widzę, Henisiu, że wypadł ci mleczny ząbek. Czy dlatego, że za rzadko je myję? O nie, Henisiu. Kiedy rośniesz, mleczne ząbki wypadają, żeby zrobić miejsce zębom stałym. Włos mnie w nocy pod poduszkę i jeżeli dokładnie stotkowałeś ząbki, odwiedzi cię wróżka zębuska, zabierze ząbek i zostawi lśniący pieniądzek. Mleczny ząbku, nie słyszałeś, że wróżka zębuszka zjadła za dużo słodyczy i rozbolały ją zęby, więc dzisiejszej nocy nie będzie zbierać ząbków? Och, gdyby tylko była tu inna wróżka zębuszka. Chyba wpadłem na świetny pomysł, szczoteczko do zębów. Mogę zostać wróżką zębuszką i razem będziemy mogli wymienić mleczny ząbek na lśniący pieniążek. To doskonały pomysł, Henisiu. Rety, szczoteczko, ale jesteś wielka. Wcale nie jestem wielka, Henisiu. To ty stałeś się bardzo mały. Nawet mi się to podoba. Teraz musimy zabrać twój mleczny ząbek do Królestwa Zębów i pokazać go królowi. Jeśli uzna, że jestem starannie umyty i czysty, nagrodzi cię lśniącym pieniążkiem. Wspaniale, kochani. Nie traćmy więc czasu. Lećmy tam! O, Henisiu, mleczny ząbek i ja nie latamy. O, oczywiście. Wybaczcie mi. Zapraszam. Pa, pa, przyjaciele. Powodzenia! Jesteśmy, Henisiu, w Królestwie Zębów. Jej, ale ogromne. Przepraszam, drogowskazie, czy wiesz, którędy do Króla Zębów? Oczywiście, że tak, Henisiu. Idźcie tędy. Dzięki, drogowskazie. Szkoda czasu. No to lećmy. Cześć, zębie łasucha. Cześć, Henisiu. Cześć, złote zębie! Cześć, Henisiu! Cześć, zębie mądrości! Cześć, Henisiu! Dotarliśmy wreszcie. Oto zębowy zamek. Jej, przyznasz, szczoteczko, że jest niesamowity. Wejdźmy do środka i pokłońmy się królowi. Cześć, królu zębów! O, cześć, Henisiu, drogi chłopcze. Witam w moich skromnych progach. Liczę, że podróż przez Królestwo Zębów była pouczająca. Tak, królu zębów. Nie wiedziałem, że istnieje tak wiele różnych zębów. O, zapomniałbym, że mamy dla ciebie prezent. Co, ząbek? O, jak cudownie. Wrzućmy go do miernika czystości i sprawdźmy, co nam pokaże. A, niech mnie próchnica, Henisiu. To jest najczystszy i najbielszy ząbek mleczny, jaki kiedykolwiek widziałem. Za tak dokładne szczotkowanie zasługujesz na wyjątkowo lśniący pieniądze. Dziękuję, królu zębów. A ty, mleczny, idź się pobawić. Wpisałeś się na medal. Gratuluję, Henisiu. Dziękuję, szczoteczko. I dziękuję ci też za codzienną pomoc w utrzymaniu moich ząbków w czystości. Dzień, w którym Henisiu poznał szczoteczkę do zębów i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał szczoteczkę do zębów, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, szczoteczko do zębów. Muszę już iść. Dużo się dziś od ciebie dowiedziałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za piękną przygodę. Nie ma za co. Dobranoc! Dobranoc, Henisiu! Papa, już idę, mamo! Dzień, który Henis poznał! Choinkę! Cześć, świąteczna choinko! Cześć, Henisiu!
Jak się dziś miewasz, choinko? Jestem bardzo, bardzo przejęta. Bardzo lubię wszystko, co jest związane ze świętami. Pierogi z kapustą i barszczyk, świąteczne kartki, a przede wszystkim lubię kolędy. La, 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 la. To było naprawdę piękne. Dzięki, Henisiu. Ja najbardziej lubię w święta szykować rodzinie i przyjaciołom świąteczne prezenty. O, a tak przy okazji, co byś chciała dostać na święta? Widzisz, jest coś, Henisiu. Co takiego, choinko? Zawsze chciałam zostać wyjątkowym drzewkiem, które stoi w centrum miasta, ale nikt nie wybierze takiej małej choinki jak ja. Wysokość nie jest ważna. Liczy się takie coś jak duch Bożego Narodzenia. A tego, jak widzę świąteczna choinko, tobie nie brakuje. Dzięki, Henisiu. Może mogłabym zostać choinką w centrum miasta? O, gdyby tu był świąteczny elf, który by mi pomógł. Bo nikt tak pięknie nie ubiera choinki jak elf. Chyba wpadłem na świetny pomysł, choinko. Mogę zostać elfem i tak pięknie cię ubrać, że staniesz się największą atrakcją centrum naszego miasta. Doskonały pomysł. Ale... Henisiu, gdzie jesteśmy? W warsztacie elfów. Na biegunie północnym. Zimno mi. Wykorzystam wszystkie elfie magiczne gadżety i sztuczki, żeby wykonać dla ciebie wyjątkowe, niespotykane dekoracje świąteczne. Już jestem zachwycona, Henisiu. No dobrze, magiczne elfie gadżety. Do dzieła! Cześć, cukrowe laski. Cześć, Henisiu. Cześć, bombki. Cześć, Henisiu! Cześć, gwiazdo! Cześć, Henisiu! Teraz musimy dotrzeć do centrum miasta i udekorować cię. O, jestem taka przejęta! Ale jak trafimy do centrum? Jesteśmy tysiące kilometrów od miasta. Bez obaw, choinko! Przeprowadzę cię przez te magiczne elfie drzwi. Ale teraz musimy się pospieszyć, bo mamy dużo do dekorowania. Jej! Henisiu! Te ozdoby są niesamowite! Ostatnie, co musimy zrobić, to zapalić światełka. Robi się, świąteczna choinko, robi się! Czekaj, Henisiu, coś mi się tutaj nie zgadza. Czuję, że czegoś mi brakuje. O, oczywiście! Nie masz gwiazdy! Przez pośpiech zapomniałem ją zabrać z warsztatu elfów! O nie, Henisiu! I co teraz będzie? Świąteczna choinka musi mieć na czubku jakąś ozdobę. Nie martw się, choinko! Chyba mam dobry pomysł! Halo? Halo? Czy mogę rozmawiać ze świętym Mikołajem? Widzicie to, co ja? Dziękujemy, święty Mikołaju! Nie ma za co, Henisiu! Teraz, Henisiu, pora zapalić światełka! 3, 2, 1... Wow! Jak wyglądam, Henisiu? Jak najpiękniejsza świąteczna choinka na świecie! Dziękuję, Henisiu! Moje świąteczne życzenie zostało spełnione! I to dzięki tobie! Wesołych świąt! Wesołych świąt, świąteczna choinko! Wesołych świąt, przyjaciele! Dzień, w którym Henisz poznał choinkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał choinkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. To mama mnie woła, świąteczna choinko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję za spełnienie mojego świątecznego życzenia. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... furgonetkę lodziarza! Cześć, furgonetko. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz?
Fantastycznie, dziękuję. Słońce świeci, a morze zaprasza do kąpieli. To po prostu wymarzony dzień na lody. Ja też tak uważam. Cieszę się, że spędzę cały dzień na plaży. Czy ktoś tu wspomniał, że ma zamiar spędzić cały dzień na plaży? Pamiętaj, żeby posmarować się kremem. Kremie przeciwsłoneczny. Moja mama posmarowała mnie przed wyjściem z domu. To bardzo dobrze, Henisiu, ale pamiętaj, by nasmarować się ponownie. I od czasu do czasu posiedź w cieniu. Och, i nie zapomnij o czapce. Nie zapomnę, kremie. Na pewno. W zasadzie to wiem, jak najszybciej schłodzić się w upał. Jedną porcją lodów z podwójną polewą czekoladową. Podasz mi furgonetko? O, przykro mi, Henisiu, ale nie mam dobrych wieści. Lodziarz jest jeszcze ciągle na wakacjach i wróci dopiero jutro. To bardzo zła wiadomość. Czy dobrze słyszę, nie dostaniemy lodów? Wszyscy mamy ogromną ochotę na lody. Przecież to najgorętszy dzień w roku. O, nie, Henisiu, spójrz na tę kolejkę. Wygląda na to, że wszyscy plażowicze mają ochotę na lody. O, gdyby był tu lodziarz, który by mi pomógł. Furgonetko, chyba wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać lodziarzem. Będę przygotowywał lody zgodnie z życzeniem klientów i je sprzedawał. Oho, to doskonały pomysł, Henisiu. Dziękuję. Zapraszam pierwszego klienta. Ja poproszę lody waniliowe z płatkami czekoladowymi i z polewą truskawkową. Już robię materacą. Dziękuję, kranie. Nie ma za co, Henisiu. Od czego powinienem zacząć? Chyba od rożka. Tu jestem, Henisiu! A do niego odmierzę porcję lodów. Odmierzone, Henisiu? A dla dekoracji dodam czekoladowy płatek i polewę truskawkową. Pięknie, gotowe. Dziękuję za współpracę. Nie ma za co, Henisiu! Proszę, materacu. Dziękuję, Henisiu. To delicje. Oho, gratuluję, Henisiu. Świetnie sobie poradziłeś, ale spójrz na tę kolejkę, strasznie długa. Obsłużenie tych wszystkich klientów zajmie nam wieczność. Nie martw się, furgonetko. Jeżeli się postaramy i będziemy sobie pomagali, na pewno obsłużymy ich w okamgnieniu. Gotowi? Gotowi, Henisiu! Zapraszam kolejnego klienta. Lody miętowe z czekoladową posypką. Smacznego parasolu. Dla mnie sorbet wiśniowy na patyku. Służę ci, ośle. Czy mogę prosić o bananowy deser lodowy? Proszę bardzo. Och, moje gratulacje, Henisiu. Udało ci się. Obsłużyłeś wszystkich naszych klientów. Halo, halo. O, przepraszam. Czy mogę prosić o lody waniliowe? O, wybacz mi, wiadereczko. Nie zauważyłem cię z góry. Już ci szykuję lody waniliowe. Przykro mi, Henisiu, ale lody waniliowe już się skończyły. No nie, Henisiu. Solidny lodziarz nie zawodzi swego klienta. Zrozumiałem, furgonetko. Już ja coś wymyślę. Proszę bardzo, wiadereczko. Co prawda nie ma już lodów waniliowych, ale może spróbujesz super kuper deseru Henisia. Jej, dziękuję, Henisiu. To są najprzepyszniejsze lody, jakie jadłem. Dzień, w którym Henisz poznał furgonetkę lodziarza i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał furgonetkę lodziarza, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, furgonetko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję, że pomogłeś mi obsłużyć klientów. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Buty do biegania. Buty do biegania. Cześć, Henisiu. Jak się dziś czujecie?
jak mistrzowie, prawda, Bucie? Zgadzam się z tobą. Odpowiada nam mieszkanie w sklepie sportowym. Możemy tu biegać na bieżni, podnosić ciężary albo poodbijać piłkę, kiedy mamy ochotę. Czy zawsze jeden kończy zdanie za drugiego? Jasne, że tak. Lubimy kończyć zdanie jeden za drugiego, bo my jesteśmy przyjaciółmi na zawsze! Wow, jesteście w ciągłym ruchu, więc na pewno macie świetną formę. Założę się, że brałyście udział w wielu zawodach. Przykro przyznać, ale nigdy nie wzięliśmy udziału w żadnych zawodach, prawda, Bucie? Prawda, Bucie, bo nigdy nie opuściliśmy tego sklepu. Serio? To czemu nie zorganizujecie zawodów tutaj, w sklepie? Na pewno będziecie się świetnie bawić i może nawet zdobędziecie medal. Uważam, że byłoby fajnie, ale bez konkurentów to nie ma sensu. Gdyby był jakiś sportowiec, który by nam pomógł? Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiecie, Buty? Zostanę sportowcem i wtedy razem przystąpimy do zawodów. Doskonały pomysł, Henisiu! Zgoda, Henisiu. Ale po kolei. Zaczniemy od rozgrzewki. Od rozgrzewki? Co to jest rozgrzewka? Przed zawodami rozgrzewamy się, żeby krew z serca dotarła do wszystkich mięśni. I trzeba się też porozciągać, żeby uniknąć kontuzji. Najpierw biegamy w miejscu. O tak? Właśnie, Henisiu. Następnie wyciągamy się. A na zakończenie... nasze ulubione... rozluźnianie się! Uwaga, zawodnicy! Za chwilę start do biegu na 100 metrów! Na miejsca? Buty gotowe? Gotowe, Henisiu! Na mój gwizd, start! Cześć, linio mety! Cześć, Henisiu! Cześć, poprzeczko! Cześć, Henisiu! Cześć, kulo! Cześć, Henisiu! Brawo, Buty do biegania! Biegliśmy najszybciej, skoczyliśmy najwyżej i pchnęliśmy kulę najdalej! To znaczy, że pora na ostatnią konkurencję? Bieg przez płotki! Cześć, Henisiu! Cześć, płotki! Powodzenia, Henisiu! Powodzenia, Buty do biegania! Niech wygra lepszy biegacz albo But! Na miejscu? Gotowi? Start! Świetnie ci idzie, Henisiu! Tobie też, Bucie! Dzięki, Bucie! Raz, dwa i hop! Prowadzę, ale do mety jeszcze kawałek. Dasz radę, Henisiu! Jestem blisko! O nie! Bucie, uderzyłem się w nosek! Ja też, Bucie do biegania. Nie damy rady dobiec do mety. A co ty tu robisz? Wygraną miałeś w kieszeni. Fajnie jest wygrywać, ale ważniejsza jest pomoc przyjaciołom w potrzebie. Razem zaczęliśmy ten wyścig i razem go skończymy. Udało się! Dotarliśmy do mety i ukończyliśmy wyścig. Dzięki, Henisiu! Nie ma za co, Buty do biegania. Od tego są przyjaciele. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał Buty do biegania i ze wszystkimi śmiał się głos. Dzień, w którym Henisz poznał Buty do biegania, został z przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, wiecie, Buty? Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że was poznałem. Cała przyjemność po naszej stronie, prawda, Bucie? Prawda, Bucie do biegania. Dziękujemy, że pomogłeś nam pierwszy raz wziąć udział w zawodach i zdobyć medal. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu! Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał... brokuła! Cześć, brokule! Cześć, Henisiu! Jak się dzisiaj miewasz? Znakomicie, Henisiu, znakomicie! A tak przy okazji, czy masz ochotę na pyszne i zdrowe owoce i warzywa? Tak jak zawsze, brokule.
Lubię owoce i warzywa. A w moim ogrodzie rośnie nawet jabłonka. Jabłka są zdrowe, Henisiu. Tak jak te słodkie rodzynki. Nie zjedz wszystkiego naraz. Cześć, Henisiu. Mam też pół pojemnika truskawek. Podwójny smak, połowa ceny. Cześć, Henisiu. Do niedawna miałam też kiść dorodnych winogron. Są tak słodkie, że ktoś mnie cichcem oskubał. Cześć, Henisiu. Cześć, owoce i warzywa. Czy już zdecydowałeś, na co masz ochotę? Wszystko wygląda apetycznie. Ale gdzie jest reszta warzyw i owoców? Wybacz, że półki są puste, ale czekam na nową dostawę towaru. Mam świeży towar do zieleniaka. Gdzie się podział właściciel? Przykro mi, wózku dostawczy, ale zieleniarz ma przerwę obiadową. Ja mogę przyjąć dostawę. Dziękuję, brokule. Zostawię te pudła tutaj, dobrze? Dziękujemy, wózku dostawczy. O, a resztę towaru zostawiłem na zapleczu. Wybaczcie, śmieszę się. Do widzenia. Jaką resztę? O nie, Henisiu. Sama nie dam rady posortować i wyłożyć towaru. Gdyby był tu inny zieleniarz, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, brokule. Mogę zostać zieleniarzem i razem posortujemy warzywa i owoce i rozłożymy je na półkach straganu. To doskonały pomysł, Henisiu. Otóż, brokule, jest tu całe mnóstwo pysznych i zdrowych owoców i warzyw. Więc uważajmy, żeby żadnego z nich nie upuścić, nie zgnieść, a już na pewno nie wycisnąć. Zrozumiałam, Henisiu. No to, brokule, zaczynamy! Cześć, soczyste melony! Cześć, Henisiu! Cześć, worku ziemniaków! Cześć, Henisiu! Cześć, urocza gromadko kokosów! Cześć, Henisiu! Doskonale się spisałeś, Henisiu. Półki są zapełnione owocami i warzywami. Dzięki, brokule. Ale jeszcze nie skończyliśmy. Przed otwarciem straganu powinniśmy sprawdzić, czy mamy wszystkie produkty. Dobry pomysł, Henisiu. Dobrze. Po pierwsze, banany. Tutaj! Kapusta? Tutaj! Ananasy? Tutaj! Marchew? Tutaj! Awokado? Tutaj! Pomidory, gruszki i winogrona? Tutaj! I ostatnie, lecz równie ważne, jabłka! Jabłka? No nie, Henisiu. Pewnie doszło do pomyłki w dostawie. Nie ma jabłek. Co teraz zrobimy? Nie martw się, brokule. Zaraz coś wymyślę. Po co przyszliśmy do twojego ogrodu? Pamiętasz, jak mówiłem ci o jabłonce? Ach tak, rzeczywiście. Twój pomysł jest dobry, ale drzewo jest wysokie. Nie dosięgniemy do jabłek. Zostaw to mnie, brokule. Przepraszam, jabłonko, czy możemy sobie zebrać trochę twoich jabłek? Oczywiście, że możecie, Henisiu. Proszę bardzo, ale najpierw muszę się trochę otrząsnąć. Uwaga, mam na dół! Dziękuję, jabłonko. Nie ma za co, Henisiu. Wielkie brawa, chłopcze, udało się. Zebrałeś jabłka i na straganie niczego nie brakuje. Jest gotowy do otwarcia. Nie ma sprawy, brokule. To był zwykły dzień pracy dla Henisia, zieleniarza. Dzień, w którym Henisz poznał brokuła i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał brokuła, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Mnie woła, brokule. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję za pomoc w zapełnieniu półek na straganie pysznymi owocami i warzywami. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, zielenino. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał deskorolkę. Cześć, deskorolko. Cześć, Henisiu. Co u ciebie, deskorolko? Jestem cały w nerwach, Henisiu. Są zawody sportów ekstremalnych i właśnie wymyśliłem nowy trik. Chcesz zobaczyć? Jasne, deskorolko. Nazwałem go pętla dubli dubel. Spójrz. Jej,
to niesamowite, deskorolko! Jeśli uważasz, że to było niesamowite, to zobacz, co robią inni! To jest BMX! To hulajnoga! A to rolki! Cześć, chłopaki! Cześć, Henisiu! Deskorolko, to wygląda odjazdowo, ale dla mnie trochę niebezpiecznie. Bywa, że zdarzają się wypadki, dlatego trzeba pamiętać, żeby zawsze mieć na sobie ochraniacze. Jeśli o nich zapomnisz, możesz skończyć jak mój skater. Musiał iść do domu, bo stłukł kolano. O nie! To takie przykre, deskorolko. To nie wszystko, Henisiu. Właśnie zdałem sobie sprawę, że bez skatera nie wezmę udziału w pokazie sportów ekstremalnych. O, gdyby to był jakiś skater, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, deskorolko. Mogę zostać skaterem i wtedy razem weźmiemy udział w wielkim pokazie sportów ekstremalnych. Ale z ciebie wielki chojrak, Henisiu ziomalu. No dobrze, deskorolko, zacznijmy od najważniejszego. Muszę sprawdzić sprzęt ochronny. Na kolanniki, na łokietniki i kask. Jest, jest i jest. Brawo, Henisiu, jesteś gotowy? Tak, deskorolko. To jazda! Cześć, Halfpipe! Cześć, Henisiu! Cześć, Rail! Cześć, Henisiu! Cześć, Loop the Loop! Cześć, Henisiu! Henisiu, ziomalu, to była naprawdę wdechowa jazda! Zostało nam już tylko pokonanie ostatniej przeszkody i zakończymy przejazd! Chlebuj z masłem, deskorolko. Co to za przeszkoda? To super Cooper Jump of Doom, przeczący prawom grawitacji. Cześć, Henisiu. Cześć, super Cooper Jump of Doom, przeczący prawom grawitacji. Henisiu, ziomalu, szykuje się skok w dechę. Najpierw musimy szybko zjechać w dół po rampie, przeskoczyć przez dwa autobusy, Jumbo Jetta i dmuchany pałac z lwami i tygrysami. O, zaczynam mieć wątpliwości, Henisiu ziomalu. Nie wiem, czy to aby dobry pomysł. Ale pokonaliśmy już tak dużo przeszkód. Głupio byłoby się teraz wycofać. I pamiętaj, że przez cały czas będę z tobą. Masz rację, Henisiu. Chciałbym udowodnić moim przyjaciołom, że dam radę. Juhu, dalej, bracie, poradzisz sobie. Tak trzymać, deskorolko. Gotowa? Do skoku? Jedź! Przed nami wyskok, Henisiu! Trzymaj się! Będę, deskorolko! Będę! Uhu! Cześć, autobusy! Cześć, Henisiu! Cześć, Jumbo Jetcie! Cześć, Henisiu! Cześć, lwy i tygrysy na dmuchanym zamku! Cześć, Henisiu! O nie, Henisiu, nie damy rady! Koniec rampy jest za daleko! Nie martw się, deskorolko! Mamy jeszcze jeden trik w zanadrzu! Pamiętasz? Pętla dubli dubel! Dobra myśl, Henisiu! Juhu! Hurra! Udało się, chłopcze! Zakończyliśmy wielki pokaz sportów ekstremalnych i śpiewająco wykonaliśmy pętlę dubli dubel! Masz rację, deskorolko, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że poznaliśmy odjazdowych przyjaciół. Dzień, w którym Henisiu poznał deskorolkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał deskorolkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, deskorolko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki, że pomogłeś mi wziąć udział w pokazie sportów ekstremalnych. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Pojemnik na śmieci. Pojemniku na śmieci. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Dzięki, dobrze, Henisiu. Czy to worek na śmieci? Tak jest. Możesz otworzyć szeroko klapę? Co za smak. Delicje. Wyczuwam delikatny posmak tłustych kostek kurczaka, resztki chipsów i spleśniałego sera. O, przepraszam. Czy może masz coś jeszcze do wyrzucenia, Henisiu? Mam te patyki, plastikową butelkę i przeczytaną gazetę.
Nie możesz ich tu wrzucić, bo nadają się do przetworzenia. Przetworzenie? Co to znaczy, pojemniku? To znaczy, że przedmioty ze szkła, metalu i plastiku zbiera się i przerabia na inne przedmioty, zamiast wyrzucać do śmieci. Przetwarzanie to dobry pomysł. Ktoś wspomniał o przetwarzaniu. Uwielbiam rzeczy do przetwarzania, zwłaszcza plastikowe butelki i gazety. Ja jem tylko odpady z ogrodu, czyli trawę, obierki warzyw, więc te kąski to dla mnie rarytas. Skoro tak mówicie, proszę bardzo. Przepraszam. Nie szkodzi. Śmieci zostały posegregowane i wyrzucone. Wydaje mi się, że lada moment powinien być tu śmieciarz. Koszu na śmieci, koszu na śmieci. Nie uwierzysz, jak ci powiem, co się stało. Śmieciarz wyjechał na wakacje i nie ma komu was opróżnić. I co my teraz zrobimy? Nie możemy stać na słońcu cały dzień, bo zaczniemy brzydko pachnieć. Gdyby był tu jakiś śmieciarz, który by nam pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, pojemniku na śmieci. Mogę zostać śmieciarzem, żeby pomóc wam zebrać śmieci i je posegregować. Doskonały pomysł, Henisiu. Ale zbierając śmieci, powinieneś zachować ostrożność. Potrzebne buty ochronne, rękawice i odblaskowa kurtka. Jak widzisz, mam na sobie wszystko, o czym mówisz. A teraz do wozu. Mamy wiele pojemników do opróżnienia. Każda para rąk do pomocy jest mile widziana. Zapnij pas, ja zajmę się resztą. Się robi, śmieciarko, się robi. Wszyscy gotowi? No to w drogę! Cześć, domku. Cześć, Henisiu. Cześć, sklepie. Cześć, Henisiu. Cześć, szkoło. Cześć, Henisiu. Czy wiesz, pojemniku, że został nam tylko jeden dom? No nie, Henisiu, spójrz. Śmieci są porozrzucane. Bardzo mi przykro. Nocą wiatr powywracał wszystkie pojemniki na śmieci. Ale wstyd. Nie ma sprawy, domku. Henisiu i jego ekipa sprzątająca szybciutko się wszystkim zajmie. Skórka banana, obierki ziemniaków, ogryzek jabłka do kompostownika. Dobrze, Henisiu! Puszka, plastikowe butelki i tekturowe pudło do pojemnika do segregacji. Dobrze, Henisiu! Styropian, bąbelkowa folia i folia po chipsach do czarnego kosza, proszę. Dobrze, Henisiu! Wszystkie śmieci zebrane i posegregowane. Spisaliście się na medal. Chwileczkę, Henisiu, został nam jeszcze jeden śmieć. Ceramiczna umywalka. O, cześć, umywalko. Do którego pojemnika pasujesz? Może do kompostownika? Nie, do mnie nie, Henisiu. Do pojemnika do segregacji? Przykro mi, ale do mnie też nie. A do zwykłego pojemnika? Żałuję, Henisiu, ale muszę odmówić. No nie, widzę, że nie pasuje do żadnego z tych pojemników. Coś czuję, że będę musiała jednak zostać w ogrodzie. Chwileczkę, umywalko. Chyba mam pomysł. No i gotowe. Mimo, że jesteś stara i zniszczona, możesz być świetną donicą na kwiaty. O, dziękuję, Henisiu. Brawo, Henisiu. Zebrałeś wszystkie śmieci, posegregowałeś je i jeszcze ozdobiłeś ogródek. Dzięki, pojemniku. Ale bez was nie dałbym sobie rady. Hurra! Dzień, w którym Henisiu poznał kosz na śmieci i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisiu poznał kosz na śmieci, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, koszu na śmieci. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dzięki za pomoc w zbieraniu śmieci. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisiu poznał... skrzypce. Cześć, skrzypce. Cześć, Henisiu. Co ciekawego słychać? Jestem taka szczęśliwa. Dzisiaj szykuje się wielki debiut koncertowy. W składzie orkiestry symfonicznej zagramy najpiękniejsze utwory klasyczne. Skrzypce to fantastyczna nowina. Ale instrumenty nie stoją we foyer. Stroją się za kulisami.
To prawda, Henisiu, tylko że czekamy na dyrygenta. To on kieruje wykonaniem utworu muzycznego. Pomaga orkiestrze, dyktując tempo wszystkim instrumentom tak, aby bębny wiedziały, kiedy bębnić, a trąbki, kiedy trąbić. Jej, wygląda na to, że dyrygent ma ciężką pracę. Spokojnie, jestem pewien, że dyrygent zaraz się zjawi. Skrzypce, skrzypce! Cześć, Smyczku, o co chodzi? O dyrygenta! Wiatr jest tak silny, że zwiał ze sznurka na pranie jego spodnie od fraka. Dyrygent siedzi w domu w majtkach. I co my zrobimy? O nie, to katastrofa! Gdyby to był jakiś dyrygent, który by nam pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, wiecie? Mogę zostać dyrygentem. I żeby nie odwoływać koncertu, będę dyrygował waszą orkiestrą. Doskonały pomysł, Henisiu. Nie wiedziałem, że tyle różnych instrumentów gra w orkiestrze symfonicznej. Istotnie jest ich dużo. I w dodatku wszystkie instrumenty podzielone są na 4 grupy, które my nazywamy sekcjami. Czy zanim zaczniemy, będę przedstawiony instrumentom? Oczywiście, Henisiu. To sekcja instrumentów dętych blaszanych. Cześć, Henisiu. Jestem trąbka. A ja puzon. A ja tuba. To sekcja instrumentów dętych drewnianych. Cześć, Henisiu. Jestem klarnet. A ja flet. A ja fagot. A to sekcja instrumentów perkusyjnych. Cześć, Henisiu, jestem ksylofon. A ja kocioł. A ja jestem gong. I ostatnia, lecz równie ważna sekcja instrumentów smyczkowych. Cześć, Henisiu, jestem kontrabas. A ja wiolonczela. I oczywiście ja, skrzypce! Cześć, instrumenty! Cześć, Henisiu! Dziękuję wam! Najwyższy czas zacząć koncert! Henisiu, ale chyba najpierw powinniśmy zamknąć okno. Boję się, żeby to wietrzysko nam czegoś nie wywiało. Słuszna uwaga! Już zamykam. Dobry wieczór, panie i panowie. Z wielką przyjemnością chcę państwa zaprosić na pierwszy w dziejach występ Henisia i jego super kuper niezwykłej orkiestry. Na miejsca, proszę. Wszyscy mają nuty na pulpitach? Jesteście gotowi, Henisiu? To dobrze. Zaczynamy. O-o! O nie, Henisiu! Gwałtowny przeciąg zwiał wszystkie nuty. Bez nich instrumenty nie wiedzą, co mają grać. To katastrofa! Co na to poradzić? Chyba mam pomysł. Dobrze, powtarzajcie za mną. Najpierw instrumenty dęte. Pa da 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 da. Teraz dęte drewniane i smyczki wespół. La 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 la. Dobrze, a teraz wszyscy razem. Pa 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 pa. Brawo, Henisiu! Dzięki tobie mieliśmy owację na stojąco! Dziękuję za uznanie, ale nie dałbym rady bez waszej pomocy. Uwaga, instrumenty, pora na bis! Dzień, w którym Henisz poznał skrzypce i ze wszystkimi śmiał się w głos. Skrzypce. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję za wspólny występ. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, skrzypce. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Imbryczek. Cześć, Henisiu, moja kostko cukru.
jak się dziś miewasz? O, wyśmienicie, Henisiu. Uwielbiam pchle targi. Nigdy nie wiesz, jaki skarb ci się trafi. A czego ty szukasz? Szukam serwisu do herbaty dla mamy, bo urządzę dziś popołudniową herbatkę. O, ja i mój serwis urządzaliśmy cudowne popołudniowe herbatki. Podawaliśmy wypieki z rozynkami i z kremem. No to może przyłączysz się do nas? O, chciałabym, Henisiu, ale jestem tu całkiem sama. Imbryczek bez serwisu nikomu się nie przyda. O, Rety, co się stało z twoim serwisem do herbaty? Zaniesiono go do antykwariatu, bo widzisz, antyki takie jak ja bywają cenne. Ja zostałam tu przez przypadek. Bardzo ci współczuję, Imbryczku. A co to jest antyk? Antyk, Henisiu, to zabytkowy przedmiot, który ma ponad 100 lat. Jest częścią kolekcji lub należy do rzadkości. O, gdyby tu był jakiś antykwariusz, który zabrałby mnie do antykwariatu i pomógł mi odnaleźć serwis. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Imbryczku. Mogę zostać antykwariuszem, pomogę ci odnaleźć serwis i razem urządzimy popołudniową herbatkę. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Imbryczku, ale po kolei. Co to jest serwis do herbaty? O, widzisz, Henisiu, to naczynia, których potrzebujesz do przyjęcia przy herbatce, czyli filiżanki i spotki do herbaty, dzbanuszek na mleko, cukierniczka, miseczka na herbatniki i taca na herbatę. Czy ktoś wspominał o tacy? To co? Tu jesteś! Jak miło cię znowu widzieć! O, cześć! O, kim jesteś? To ja! Imbryczek z serwisu do herbaty. Nie pamiętasz mnie? Och, tak, oczywiście. Ale jestem zapominalska. Cześć, taco! Urządzamy dziś popołudniową herbatkę, ale brakuje nam reszty serwisu. Widziałaś go może? Resztę serwisu? Tak, zostawiłam go w specjalnym miejscu, żeby się nie zgubił. O, to dobra wiadomość. Gdzie on stoi? Gdzie co? Serwis. O, tak, serwis. Nie, niestety nie pamiętam, ale na pewno jest gdzieś w tym antykwariacie. Na saszetki herbaty, Henisiu. Ten antykwariat jest większy niż się spodziewałam. Odnalezienie serwisu zajmie nam cały dzień. Nie martw się, Imbryczku. Jeśli zwrócimy się do innych antyków o pomoc, szybko znajdziemy twój serwis. Cześć, rycerska zbrojo! Czy rzucił ci się w oczy zabytkowy serwis do herbaty? Królu Henryku, jest mi niezmiernie przykro, wasza królewska mość, lecz nie widziałem. Cześć, zegarze! Czy widziałeś może gdzieś zabytkowy serwis do herbaty? Żałuję, Henisiu, ale nie miałem czasu szukać serwisu do herbaty. Cześć, plastikowy szkielecie! Czy widziałeś tu gdzieś serwis do herbaty? Niestety nie, Henisiu! Cały dzień koncentrowałem się na utrzymaniu głowy na karku! Pytaliśmy wszystkich, ale nikt nie widział serwisu, do którego należy. Och, nie martw się, Imbryczku! Przecież nie mógł go gdzieś wyparować! To jest trop! Dzięki! Szukajmy tam! Cześć Henisiu! Ale Henisiu, serwis jest tak wysoko, że potrzebujemy pomocy, żeby go nie zbić przy zdejmowaniu. Ktoś mówił, że potrzebuje pomocy? O nie, znowu! Za chwilę serwis rozbije się na 1000 kawałeczków. I co ja zrobię? Nie bój się, Imbryczku. Myślę, że damy sobie radę. Dzięki, Henisiu! Moje gratulacje, Henisiu. Odnalazłeś serwis i uratowałeś go przed rozbiciem. Dzięki, Imbryczku. Jesteśmy gotowi na popołudniową herbatkę. Dzień, w którym Henisz poznał Imbryczek i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Imbryczek, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Nie woła, Imbryczku. Lepiej chodźmy. Nie chcę się spóźnić na jej przyjęcie przy herbatce. Słusznie, Henisiu. Jeszcze raz dziękuję za odnalezienie serwisu, do którego należy. Nie ma za co, Imbryczku. Zapraszam na przyjęcie u mojej mamy. Hurra! Dzień, który Henis poznał... Jabłko! Cześć, Jabłko. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Troszeczkę się denerwuję,
ale jednocześnie jestem bardzo ciekawe. Nauczyciel zaprosił mnie do asystowania. Chcę wyglądać jak najlepiej. Czy mógłbyś mnie trochę wypolerować? Oczywiście, jabłuszko. Gotowe. Piękne i błyszczące. O, rzeczywiście, dziękuję. Przygotowałeś się do pierwszego dnia w szkole? Wydaje mi się, że mam wszystko, co potrzebne. Sprawdźmy. Mam piórnik, podręcznik i drugie śniadanie. Cześć, jabłko! Witajcie wszyscy. Wygląda na to, że niczego ci nie brakuje. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na przyjście nauczyciela. Uwaga! Bardzo proszę o ciszę. Zaraz zacznie się lekcja. Jabłko, skoro lekcja już się zaczyna, to czy w klasie nie powinien być nauczyciel? Słusznie, Henisiu. Gdzie też on jest? Dzyń, dzyń, dzyń. Jabłko, jabłko, mam złą wiadomość. Niestety nauczyciel źle się poczuł i nie przyjdzie dziś do szkoły. No nie, Henisiu, to fatalna wiadomość. Klasa w komplecie, ale kto będzie ją uczył? Gdyby znalazł się nauczyciel, który by nam pomógł. Wiesz, jabłko, chyba wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać nauczycielem, żebyśmy mogli razem się pouczyć. Doskonały pomysł, panie Henisiu. Dzień dobry, klaso. Nazywam się pan Heniś i dzisiaj poprowadzę z wami lekcję. Dzień dobry, panie Henisiu. Wszyscy wiemy, jak ważna jest edukacja. Więc mam nadzieję, że będziecie pilnie słuchać i zachowywać się jak uczniom przystoi. Terek! Proszę o ciszę! Odłóż to na miejsce, tak nie wolno! Przepraszam, przepraszam, panie Henisiu. Czy mogę wyjść do łazienki? O, tak, oczywiście, ławeczko. Praca nauczyciela jest trudniejsza niż myślałem. Cierpliwości, panie Henisiu, da pan radę. Musi pan tylko przyciągnąć czymś ich uwagę. Słusznie, szkolny dzwonku. Proszę o ciszę. Wróćcie na miejsca. Pora zacząć pierwszą lekcję. Przyciągnął pan ich uwagę. Teraz czas ich uczyć. Będę ich uczył. Będę. Jeśli mam 3 pomarańcze i jedną z nich zjem, to ile zostanie mi w ręce? Doskonale! Tu kijance wyrastają kończyny i przekształca się w żabę. No a potem żyli długo i szczęśliwie. Koniec! Spójrz, Henisiu, za chwilę zadzwoni ostatni dzwonek, a nam została jeszcze jedna lekcja i musimy posprzątać. Spokojnie, jabłko. Chyba mam pomysł. Uwaga, klaso! Zaczynamy WF! Dziś będziemy grać w sprzątanie klasy. Starajmy się to zrobić szybko, starannie i bezpiecznie. 3, 2, 1, start! Ładnie, ławko! Dzięki, gąbko! Spisaliście się na medal! Jeszcze tylko to i już. Dzięki, jabłko. Wszystko dosłownie lśni. Jesteście moją ulubioną klasą. A pan naszym ulubionym nauczycielem, panie Henisiu. Dziękuję, ławeczko. Ostatni dzwonek. Jesteście wolni. Hurra! Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za pomoc w poprowadzeniu lekcji. Nie ma za co, jabłko. Życzę miłego popołudnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, jabłko. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Niedźwiedzia. Niedźwiedziu. Cześć.
Cześć, Henisiu. A co u ciebie słychać? Dziękuję, dobrze, Henisiu. Jestem tylko zmęczony. No to odpocznij chwilę, zamknij oczy i utnij sobie krótką drzemkę. Chętnie bym to zrobił, ale tutaj jest strasznie głośno. A to dzięcio w drzewo stuka. A to wartki strumień szemrze. Pul, 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 pul. Jak ja mam hibernować w takich warunkach? Hibernować? Co masz na myśli? Widzisz, dla niektórych zwierząt, zwłaszcza roślinożernych, w zimie nie ma pożywienia, więc najadają się jesienią i śpią aż do wiosny. Budzą się, jak robi się cieplej, a wokół wyrasta świeże jedzonko. To hibernacja, czyli sen zimowy. Niedźwiedziu, zima jest tuż, tuż. Właśnie, Henisiu. Powinienem przygotować się do snu. Gdyby tylko był tutaj jakiś strażnik, który pomógłby mi znaleźć przytulne, ciche miejsce na sen zimowy. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Miśku. Zostanę strażnikiem przyrody i pomogę ci znaleźć przytulne, ciche miejsce na sen zimowy. Doskonały pomysł, Henisiu. Cieszę się. Co zrobimy najpierw? Poszukamy ci czegoś przytulnego i cichego. O, tu jest bardzo miło i spokojnie. Może spróbujesz zapaść w sen zimowy w tej dziupli? Dobry pomysł, Henisiu. Zamknij oczy, odpręż się. Właśnie tak. Tu na pewno nic cię nie obudzi. Uwaga, drzewo! Przepraszam, z drogi! O, Rety, cóż to za harmider? Właśnie zapadałem w smaczny sen zimowy. Cierpliwości, Misiu. Ekipa bobrów za chwilę skończy. Nie liczyłbym na to. Spędzimy tu całą zimę. My nie hibernujemy. No nie, Henisiu. Czuję, że tej zimy nie zmrużę oka. Nie martw się, Misiu. Jestem pewien, że zaraz znajdziemy ci idealne legowisko. O, może w tym wykrocie za cichym strumieniem. O nie! Łososie wędrują w górę strumienia. A może pod tą półką skalną? La, 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 la. O, ten orzeł wyraźnie ćwiczy przed próbą chóru. Ta skała wygląda miło i przytulnie. No nie, niedźwiedziu. Dziś mamy pełnię i wilki wyją do księżyca. Co teraz robić, Henisiu? Idzie noc, a ja nadal nie mam legowiska, w którym zapadłbym w sen zimowy. Jest tak źle, że gorzej być nie może. O. Niedźwiedziu, w tej jamie schroniły się przed deszczem. Hop-hop, zapraszam do środka. Coś czuję, że utknęliśmy tu do końca burzy. Już nigdy nie znajdziemy dla mnie legowiska. Czekaj, niedźwiedziu. Chyba jednak znaleźliśmy dla ciebie idealne miejsce na sen zimowy. Tę jamę! Ciepłą, przytulną i co najważniejsze, cichutką. Masz rację, Henisiu. Spróbuję ułożyć się na tych liściach. O, sen mnie opuścił. Ciągle jeszcze przeżywam nasze przygody. Znam na to sposób. Kiedy ja mam kłopot z zaśnięciem, mój tata opowiada mi na dobranoc bajkę. I wtedy nawet nie wiem, kiedy zasypiam. Doskonały pomysł, Henisiu. Pewnego dnia Heniś poznał sennego niedźwiedzia. Razem szukali miejsca, w którym mógłby hibernować, aż w końcu znaleźli ciepłą, przytulną jamę. I wtedy niedźwiedź zapadł w głęboki, smaczny sen. Dzień, w którym Heniś poznał niedźwiedzia i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Heniś poznał niedźwiedzia, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, niedźwiedziu. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, że znalazłeś legowisko na mój zimowy sen. Nie ma za co, Misiu. Śpij dobrze. Dobranoc, Henisiu. Dobranoc, Misiu. Dzień, który Heniś poznał... skarpetkę!
Cześć, Skarpetko. Cześć, Henisiu. Jak się dziś czujesz? Fantastycznie, Henisiu. Właśnie zostałem wyprany, więc jestem świeży i niezwykle przejęty. W końcu to wyjątkowy dzień. Dlaczego jest wyjątkowy, Skarpetko? Czy masz dziś urodziny? Czy to Wielkanoc? Czy to twój pierwszy dzień w szkole? Ha, znacznie lepiej, Henisiu. Dziś jest dzień przyjaciela. Jak ci wiadomo, skarpetka zawsze ma drugą do pary. Ja jestem lewą, a to moja najlepsza przyjaciółka, prawa skarpetka. Jesteśmy nierozłączną parą. Prawda, prawa skarpetko? Prawa skarpetko? O nie, Henisiu, gdzie ona jest? Nie martw się, skarpetko. Może nadal leży w koszu na pranie. Widzę tu błękitne dżinsy, czerwony sweter, majteczki w groszki. O! I koperta z jakimś obrazkiem. Koperta z obrazkiem? Czy to nie dziwne, Henisiu? Co jest na obrazku? Jest na nim skarpetka i znak zapytania. To ona, Henisiu, moja przyjaciółka, prawa skarpetka. To pewnie wskazówka. Wskazówka? A co to takiego? To zwykle coś, co pomaga rozwiązać zagadkę. Jeśli podążymy za wskazówkami, na pewno odnajdziemy prawą skarpetkę. Gdyby był tu jakiś detektyw, który by mi pomógł... Chyba wpadłem na świetny pomysł, lewa skarpetko. Mogę zostać z detektywem i podążyć ze wskazówkami, by odnaleźć twoją skarpetkę do pary. Doskonały pomysł, Henisiu. Dziękuję za uznanie. Rozwiązując zagadkę, należy starannie zebrać materiał dowodowy. Błyskotliwie dochodzić do sedna sprawy i uważać, żeby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Co to znaczy, Henisiu? To znaczy, że trzeba się pospieszyć i odczytać pierwszą wskazówkę. Skarpetki szukaj, wchodząc na szlak, który wytyczą dźwięki tik-tik-tak. O rety, Henisiu, co to może znaczyć? Pomyśl, skarpetko, co takiego robi tik-tik-tak? Zegar? Doskonale! A gdzie znajduje się nasz zegar? W przedpokoju. Tak jest, dokładnie. Chodźmy, skarpetko. Nie ma czasu do stracenia. Cześć, zegarze. Cześć, Henisiu. Cześć, lewa skarpetko. W czym dziś mogę wam pomóc? Szukamy prawej skarpetki. Czy ją widziałeś? Żałuję, ale nie. Lecz mam tu coś, co może wam pomóc. Dzięki, zegarze. Spójrz, Henisiu, kolejna wskazówka. Gdzie mydło, ręczniki i gąbki, spytaj tę, która myje ci ząbki. Zęby myje szczoteczka do zębów. A gdzie znajdziemy szczoteczkę do zębów? W łazience! Doskonale! Dzięki, zegarze! Powodzenia, Henisiu! Powodzenia, skarpetko! Cześć, szczoteczko do zębów! Cześć, Henisiu! Cóż to sprowadza cię do łazienki? Uznałeś, że już trzeba umyć ząbki? Nie, szczoteczko do zębów. Rozwiązujemy zagadkę tajemniczego zniknięcia skarpetki. Może widziałaś prawą skarpetkę? Niestety nie widziałam jej, ale ktoś dzisiaj podrzucił nam do szafki nietypowy list. Kolejna wskazówka. Żeby otworzyć do zagadki drzwi, idź tam, gdzie ci się najlepiej śpi. Myślę, że najlepiej mi się drzemie w moim łóżku. A twoje łóżko jest w twoim pokoju. No właśnie! Chodź ze mną, skarpetko! Dzięki, szczoteczko do zębów! Nie ma za co, Henisiu! Co się znowu stało? Dlaczego jest tak ciemno? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Przyjaciela! Brawa, skarpetko, to ty! Dla mnie zadałaś sobie tyle trudu! Co za cudowna niespodzianka! A więc, lewa skarpetko, ona wcale nie zaginęła! Tylko w tajemnicy planowała dla ciebie przyjęcie niespodziankę! Na cześć naszej uroczej pary najlepszych przyjaciół! Hip, hip, hurra! Dzień, w którym Henisz poznał skarpetkę i ze wszystkimi śmiał się w głos! Dzień, w którym Henisz poznał skarpetkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się! Woła lewa skarpetko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki za rozwiązanie zagadki i odnalezienie mojej przyjaciółki. Nie ma za co, lewa skarpetko. Miłego dnia. Pa, 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 Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał. Klacz. Cześć, Klaczko. Cześć, Henisiu.
Jak się dziś miewasz? O, po prostu wyśmienicie, drogi Henisiu. Tak miło relaksować się ze swoją najbliższą rodziną. Cześć, Henisiu! Cześć, rodzina Klaczy. Rodzina mnie wspiera, ponieważ przygotowuje się do dzisiejszych zawodów jeździeckich. Wspaniała wiadomość, Klaczko. Ale co to są zawody jeździeckie? Zawody jeździeckie to niezwykle widowiskowe wydarzenie sportowe. Biorą w nim udział konie i ich jeźdźcy. Ja też uwielbiam sport, zwłaszcza piłkę nożną. A ja skoki przez przeszkody. Galopuję się ze skoczkiem na grzbiecie po specjalnym torze przeszkód i przeskakuję się przez te przeszkody. Ten, kto to zrobi najszybciej i nie zrzuci żadnej przeszkody, zdobywa rozetę. Cześć! To brzmi niezwykle ciekawie. Chciałbym zdobyć rozetę. Ja też, Henisiu. Ciężko trenowałam i jeśli wszystko pójdzie dobrze, może mi się uda wygrać tym razem. Klaczko, nie uwierzysz, co się wydarzyło. Co się stało, przyczepko? Twój skoczek tak nieszczęśliwie wyskoczył z łóżka, że uderzył się w palec i nie może wciągnąć buta do konnej jazdy. O nie, gdyby tylko był jakiś inny jeździec, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Klaczko. Mógłbym zostać skoczkiem. I razem wzięlibyśmy udział w konkursie skoków, żeby spróbować wygrać rozetę. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, Klaczko, ale po kolei. Potrzebne nam będzie siodło, uzda i nowiutkie lśniące podkowy. Dobra robota, Henisiu. Jestem gotowa. O czymś nie zapomniałeś? Oczywiście, otoczku dla mnie. O, Henisiu, czy słyszałeś? To dzwonek na start. Więc na co jeszcze czekamy? Ruszaj! Naprzód! Cześć, Hydro z Okserem. Cześć, Henisiu. Cześć, Robie z wodą. Cześć, Henisiu. Cześć, Triple Barze. Cześć, Henisiu. Dobrze nam idzie, Henisiu. Jeszcze jeden taki skok i z pewnością wygramy rozetę. Co jest ostatnią przeszkodą? Nie jestem pewna, ale jeśli nie będzie to przerażająco wysoki mur, damy radę. Wow! O nie, Henisiu, to jednak przerażająco wysoki mur. Przykro mi. Jestem pewien, że jak weźmiemy długi rozbieg, to uda nam się przeskoczyć mur bez zrzutki. Obyś miał rację, Henisiu. I ha! Spróbujmy! Dam sobie radę! Nie! Co się stało, Klaczko? Nie dam rady, Henisiu. Ten mur jest za wysoki i zwątpiłam, czy mi się uda. Szczerze mówiąc, wolałabym już wrócić do stajni, do moich bliskich. Chyba wpadłem na świetny pomysł. Zaczekaj tutaj. Wrócę w mgnieniu oka. Wcale nie musisz wracać do stajni, bo sprowadziłem ci twoją rodzinę tutaj. Powodzenia, Klaczko! O, jak cudownie! Przywróciłeś mi, Henisiu, pewność siebie. Wskakuj, chłopcze! Wydaje mi się, że teraz dam radę przeskoczyć ten mur. I hao! Naprzód! Klaczko, wiedziałem, że dasz radę. Potrzebowałaś jedynie wsparcia swoich bliskich. Hi-ya! Dzień, w którym Henisz poznał Klacz i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Klacz, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Klaczko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie i dziękuję, że pomogłeś mi pokonać tor i zdobyć rozetę. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, koniki. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Teleskop. Cześć, teleskopie. Witaj, Henisiu, mój chłopcze.
Jak się czujesz, teleskopie? Nieziemsko dobrze, dziękuję. Czy nie uważasz, że tej nocy znakomicie ogląda się gwiazdy? Tylko spójrz na to czyste, rozgwieżdżone niebo. Jej, to piękne, teleskopie. Tam na nim jest strylion gwiazd. Raczej bilion trylionów, Henisiu. 1 bilion trylionów? To strasznie dużo, prawda? A jak w ogóle można je policzyć? Doskonałe pytanie, mój chłopcze. Wypatrujemy gwiazd, które łączą się w grupy, które nazywamy gwiazdozbiorami, a potem nadajemy im nazwy, żeby móc je odróżnić. Spójrz tu, tutaj znajduje się Orion, myśliwy. Cześć, Henisiu. A to Ursa Major, wielka niedźwiedzica. Cześć, Henisiu. A to jest Taurus, czyli byk. Cześć, Henisiu. Cześć, gwiazdozbiory. Powiem ci, teleskopie, że to bardzo ciekawe. A kto wymyśla im nazwy? Ten, kto odkryje gwiazdozbiór, Henisiu, ma zaszczyt nadać mu imię. Czy ty, teleskopie, odkryłeś jakiś gwiazdozbiór? Nie mam szczęścia, Henisiu. Od wielu lat siedzę tu noc w noc, ale bez skutku. Gdyby znalazł się jakiś astronom, który by mi pomógł. Kim jest astronom, teleskopie? Astronom to ktoś, kto bada gwiazdy, planety, komety i inne ciała niebieskie. Chyba wpadłem na świetny pomysł, teleskopie. Mogę zostać astronomem i razem możemy odkryć nowy gwiazdozbiór. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, teleskopie. Sprawdźmy, co tu mamy. Cześć, Księżycu. O, witaj, Henisiu. Jak miło znowu cię widzieć. Mnie też jest miło. Czy mógłbyś mi pomóc? Właśnie szukam nowego gwiazdozbioru. Może widziałeś jakiś? Widziałem satelitę, stację kosmiczną, a nawet meteor. Lecz niestety nie widziałem żadnego nowego gwiazdozbioru. O, nie szkodzi. Dziękuję. Nie przejmuj się, Henisiu. Noc jeszcze młoda, a na niebie migocą miliony gwiazd. Słusznie, teleskopie. Szukajmy dalej. Cześć, Marsie. Cześć, Henisiu. Cześć, kometo. Cześć, Henisiu. Cześć, UFO. Cześć, Henisiu. Wszystko na nic, chłopcze. Cały wieczór obserwujemy niebo i nigdzie ani śladu nowego gwiazdozbioru. Dajmy sobie spokój. Nie poddawaj się, teleskopie. Jest jeszcze kawałek nieba do sprawdzenia. Wow! Co to za obiekt? Czy to planeta? Czy to meteor? Czy może jakieś obce ciało z planety Papety Benz? A, rozczaruję cię. To tylko plama na obiektywie. Pewnie zabrudził się podczas naszych obserwacji. Nie martw się, teleskopie. Zaraz ci go wyczyszczę, żebyś lepiej widział. Dziękuję, ale rób to ostrożnie, bo jest bardzo delikatny. Już. I jak? Henisiu, szybko spójrz. Nie uwierzysz, co udało nam się odkryć. Jej, to niesamowite, teleskopie. Nowiuteńki gwiazdozbiór, Henisiu. I wygląda zupełnie jak ja. W takim razie oficjalnie ogłaszam, że to gwiazdozbiór niesamowitego Henisia. Dzień, w którym Henisz poznał teleskop i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał teleskop, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, teleskopie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za pomoc w odkryciu nowego gwiazdozbioru. Nie ma za co. Miłego wieczoru. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Aparat fotograficzny. Cześć, aparacie. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj miewasz? Jak zwykle, całkiem dobrze. Robienie zdjęć to moja pasja. Uśmiechnij się. Ser!
Pięknie. Aparacie, jak to się dzieje, że twoje zdjęcia trafiają na papier? Przez lata jedynym sposobem było wywoływanie zdjęć w ciemni za pomocą cuchnących chemikaliów. Obecnie wystarczy wydrukować je z komputera. Pozwól ze mną, to ci pokażę. Cześć, komputerze! Cześć, drukarko! Cześć, Henisiu! Aparacie, dasz mi do wydrukowania jakieś urocze fotografie twojego autorstwa? Oczywiście, drukarko. Skocz więc na biurko, podłącz się i wciśnij przycisk drukuj. Drukuję. Pi, pi, pi. Dziękuję, drukarko. To zdjęcie będzie pięknie wyglądało na mojej ścianie. Jej! Aparacie, patrząc na te zdjęcia, mam wrażenie, jakbyś sfotografował cały świat. Nie zupełnie, Henisiu. Zawsze marzyło mi się, żeby sfotografować potwora z Loch Ness. Lecz obawiam się, że będę tak zdenerwowany, że zacznę się trząść. Gdyby był tu jakiś fotograf, który by mi pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, aparacie. Mogę zostać fotografem i razem moglibyśmy sfotografować potwora z Loch Ness. To doskonały pomysł, Henisiu. Dobrze, aparacie. Zaczniemy od znalezienia łódki, którą wypłyniemy na jezioro. Odważycie się wypłynąć na loch? Wyobraź sobie, że tak. Chcemy znaleźć potwora z Loch Ness. Raz widziałem jednego. Czyżby? Kiedy łódko? To było w dniu takim jak dziś. Gęsta lodowata mgła unosiła się nad jeziorem. Jak gęsta, no taka lodowata. No wiecie, mgła. A ja tu samiusieńki. Na środku jeziora bujało mnie w górę i w dół, i w górę. I co było dalej, łódko? Znowu bujnęło mnie w górę i nagle tuż obok zaryczał szkaradny potwór. O nie! Czułem jego cuchnący oddech. I co było dalej? Otworzył swoją ogromną paszczę i rzekł... Co takiego? Rzekł... Co? Obiad gotowy! Potwór z Loch Ness powiedział, obiad gotowy? Potwór z Loch Ness? Och, wybacz, Henisiu, myślałem o holowniku, który jest tam przycumowany. Strasznie zrzędzi, kiedy spóźniam się na obiad. Dzień dobry. Cześć, holowniku. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem potwora z Loch Ness, ale pomogę wam. Będziemy ci wdzięczni. Jestem pewien, że wspólnymi siłami znajdziemy potwora z Loch Ness w mgnieniu oka. No to ruszajmy. Widzisz to, aparacie? Może to jest nasz potwór? O, a może to jest nasz potwór z Loch Ness? Zróbcie miejsce dla tajemniczej, dryfującej wody. O. Spójrz, aparacie! To coś na pewno jest potworem z Loch Ness. Żałuję, Henisiu, ale jestem tylko ruiną starego zamku. Przykro mi, ale w tych warunkach nigdy nie znajdziemy potwora z Loch Ness. Aparat ma rację. W tej gęstniejącej mgle nie zauważymy potwora, nawet gdybyśmy na niego wpadli. Potwór z Loch Ness! Szybko, aparacie, masz okazję. Nie mogę, Henisiu. Za bardzo się trzęsę. Nie uda mi się zrobić ostrego zdjęcia. Naprawdę chcesz mi pstryknąć zdjęcie? Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz pozowałam. Tak się składa, że wszyscy uciekają z krzykiem, kiedy niespodziewanie wynurzam się z wody i ryczę. Czy to znaczy, że aparat może cię sfotografować? O, obaj sprawicie mi przyjemność. Tylko róbcie tak, żebym wyszła dobrze. Potworze z Loch Ness, wyjdziesz pięknie. Uśmiech, potworze. Powiedz ser! Ser! Dzień, w którym Henisz poznał aparat i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał aparat, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, aparacie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc w tropieniu potwora z Loch Ness i za najlepsze zdjęcie na świecie. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Rakietę tenisową. Cześć,
rakieto tenisowa. Cześć, Henisiu. Jak się dzisiaj czujesz, rakieto? Świetnie, dziękuję. Zamierzam poćwiczyć forehand. Powinienem rozgrzać naciąg przed wielkim turniejem tenisowym. O, jak ja lubię sport, ale jeszcze nie miałem okazji grać w tenisa. Jak się w to gra? To bardzo proste, chłopcze. Trzeba odbić piłkę przez siatkę. Jeśli ci się nie uda lub piłka dwa razy odbije się od kortu, przeciwnik zdobywa punkty. Po co są te białe linie? One wyznaczają kort. Żeby wygrać, trzeba się starać, by nie odbić piłki poza jego linię. Jej, tenis to chyba świetna zabawa, ale nie chcę przeszkadzać. Przecież musisz się przygotować do turnieju tenisowego. Prawdę mówiąc, ostatni raz grałem w prawdziwym meczu dawno, dawno temu. Ojej, dlaczego? Tenisiści nie chcą już grać starymi drewnianymi rakietami jak ja. A bez tenisisty nie mogę zagrać meczu. O, gdyby tu był jakiś tenisista. Wpadłem na świetny pomysł, rakieto tenisowa. Mogę zostać tenisistą. I razem zagramy w prawdziwym turnieju tenisowym. To doskonały pomysł, Henisiu. Hej, cześć chłopaki i dziewczyny, co słychać? Pewnie świetnie, u mnie też. Nieważne, powodzenia i niech wygra lepsza rakieta. O, zachowało się sportowo, prawda, rakieto? O, drogi chłopcze, czy widziałeś te ramy z włókna węglowego? Wzmocniony naciąg? Stara drewniana rakieta tenisowa jak ja nigdy nie pokona takiej eleganckiej, nowoczesnej rakiety. Nie martw się na zapas. Należy pamiętać, żeby dać z siebie wszystko i dobrze się bawić. To do dzieła! Ja! Ja! 15-0 dla nowej rakiety tenisowej. Nowa rakieta prowadzi. Robicie sobie żarty! O nie, rakieto tenisowa. Wygląda na to, że ta gra jest trudniejsza niż myślałem. Ja! Ja! Idzie nam kiepsko, Henisiu. Fiu, chyba już wiem, o co ci chodzi. Zepsułem dosłownie wszystkie piłki. Jak wy się czujecie? Trochę zmęczeni? Bo ja świetnie. Już nie mogę się doczekać, kiedy sędzia wznowi grę. O, i nie zapomnijcie, nie poddawać się. On ma rację, rakieto tenisowa. Należy myśleć pozytywnie. Słyszysz doping kibiców? Trzymaj się, Henisiu. Na pewno dasz radę. Słusznie, chłopcze. Przy takim gorącym dopingu mamy szansę wygrać. Jesteś gotowy? Tak, nowa rakieto. To do boju. Ja! Spokojnie, Henisiu. Teraz. Ja! 15-0 dla Henisia. Zespół Henisia prowadzi. Wreszcie, Henisiu, mamy pierwsze punkty. A więc jest jeszcze nadzieja, że nie przegramy. Ja! Ja! Piłka meczowa po stronie Henisia. Henisz rozgrywa meczbol. To prawie koniec, chłopcze. Piłka meczowa oznacza, że wystarczy dobrze ją rozegrać, żeby wygrać cały turniej. To dobrze, a więc dajmy z siebie wszystko. Ja! 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 Wow! Juhu! Wygraliśmy! Udało nam się, rakieto, ale nie ma dobrego meczu bez dobrego przeciwnika. Chodź do nas, nowa rakieto. Wspólnie zasłużyliśmy na ten puchar. Jej! Dzięki, że podzieliliście się ze mną nagrodą. Nie ma za co, nowa rakieto tenisowa. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał tenisową rakietę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał tenisową rakietę, znał przyjaciół i dobrze bawił się. Woła rakieto tenisowa. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dziękuję, że pomogłeś mi wygrać mecz. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, przyjaciele. Już idę, mamo. Dzień, w którym Henisz poznał gąbkę. Gąbko. Cześć, Henisiu. Jak się dziś miewasz?
Doskonale, Henisiu, bo nie ma to jak mycie okien. Uwielbiam moczyć się w mydlinach. Rozplasnąć je po szybie i dokładnie ją wypucować. Proszę, i kolejne okno umyte. Co ty na to? Jej, gąbko, wyglądają pięknie. Skoro wszystkie okna w domu lśnią, czy to znaczy, że ty i twoje wiadro macie już wolne? Byłoby miło, Henisiu. Ale musimy jeszcze umyć okna na całej ulicy. Cześć, Henisiu! Cześć, domy! Gąbko, widzę, że czeka was mnóstwo pracy. Nie możecie części okien umyć jutro? Niestety nie, Henisiu. Dzisiaj odbędzie się tu uliczny karnawał. Trzeba wymyć wszystkie okna, żeby ulica dobrze się prezentowała. Nie mogę się doczekać tego karnawału. Tak samo jak te małe pistolety na wodę. Ale czy uda wam się umyć na czas te wszystkie okna? Bez obaw, Henisiu. Pomoże nam czyściciel okien. Właściwie już powinien tu być. Gąbko, wiadro! Przynoszę wam złe wieści. Czyściciel okien utknął na drabinie. Nie da rady pomóc wam w myciu okien. No nie, Henisiu, co teraz będzie? Bez niego nie damy sobie rady. Och, gdyby był tu ktoś, kto by nam pomógł. Chyba wpadłem na świetny pomysł, Gąbko. Zostanę czyścicielem okien i pomogę wam je umyć, żebyśmy zdążyli przed tym ulicznym karnawałem. To wspaniały pomysł, Henisiu. Słuchaj, wiadro, najpierw potrzebuję ciebie. Gotowe? Gotowe, Henisiu. Potrzebna nam woda. Służę, Henisiu. Dzięki, kranie. A do tej wody dolejemy płyn z bąbelkami. Czekałem na to, Henisiu. Dzięki. Ostrożnie, pistoleciki! Pistoleciki, wiadro ma rację. Bądźcie ostrożne, bo możecie wylać wodę, poślizgnąć się i zrobić sobie krzywdę. Przepraszamy! Gąbko i wiadro, jesteście gotowi? Zabieramy się do mycia okien! Cześć, pokoju dzienny! Cześć, Henisiu! Cześć, piekarniku! Cześć, Henisiu, mój panczusiu! Cześć, podwójne łóżko! Witaj, Henisiu! Proszę, gotowe! Jeju, to najczystsze okna, jakie widziałam! A teraz możemy usiąść, odpocząć i cieszyć się ulicznym karnawałem. Henisiu, lepiej tutaj nie stój! Na jezdni jest ogromna kałuża. Jak przejedzie ciężarówka, to cię... O, chlapie! O, Red! Jesteśmy w błocie! To potworne! Nie tylko my, wiesz? Cała ulica jest w błocie! Tyle pracy na marne. I co teraz, Henisiu? Mam cię! Nie martw się, Gąbko, bo chyba mam pomysł. No dobrze. Wszyscy gotowi? Gotowi, Henisiu! To do mycia! Jej, udało się, Henisiu! Wszystkie okna znowu lśnią czystością. Miałeś dobry pomysł, brawo! Dziękuję, Gąbko, ale nie udałoby mi się bez waszej pomocy. A teraz, kto ma ochotę obejrzeć karnawał? Ja chcę! Dzień, w którym Henisz poznał Gąbkę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał Gąbkę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Gąbko. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię dzisiaj poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękujemy za pomoc przy myciu wszystkich okien przed karnawałem. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu.